Zanim przejdziemy do pytań, oddam głos trenerowi. Dobry wieczór. So, I am not guy who speak with alibi, but today I must explain why our players looked on the pitch how they looked. This is not alibi, but this is the truth. We had trouble with some virus, and a lot of players and a lot of people in staff during the night vomiting, had diarrhea, temperature, and I must protect my players because of performance on the pitch today. One more time, this is not the alibi, but this is true, and I must protect players because they give for sure the best they can, but in this tough moment for them, they looked like looked. That was the reason they looked without energy, without aggressiveness. We didn't come on the time in duel. We are losing a lot of balls. But I'm proud because even in this tough moment, and without energy, without weakness, without feeling like weak, my players try to do it the best. I know that was bad, we know, but I played football and I know how is to play when you are ill. So also, I must tell also, in 12th minute decision of referee after start on Monka for sure directed the match, because that was clearly red card after this start. And also in this moment we must change, we must make substitution. You know that we have problems with injuries with defenders, but okay. So the most important thing is that we believe and we know that we can go through this second round, because we have second half that was only first half, and I believe and I know that my players can win in Trnava with 3 or 4 goal defeat for sure, difference for sure, because in the past we can remember some games, for example, I don't know, 13 years ago, final Champions League game, Liverpool-Milan, we know that was 3-0 in halftime, and after Liverpool, after amazing second half, and after penalties, won the Champions League. So, because I think, I congrats, I respect Spartak Trnava, but we are better team, and we have 90 minutes in second game, and first of all, we must recover our players after this problem with the virus and be ready for Corona, and after we will prepare for after game with Corona, we're looking for Spartak Trnava in Slovakia. Nie jestem człowiekiem, który szuka wytłumaczeń, ale muszę Państwu powiedzieć, czemu nasz zespół dzisiaj wyglądał tak na boisku. I proszę tego nie traktować jeszcze raz jak alibi, ale taka jest po prostu prawda. Dopadł nas wirus i przez całą noc bardzo duża część piłkarzy i również sztabu szkoleniowego wymiotowała, miała gorączkę, także mieliśmy ogromny problem przed tym meczem ze skompletowaniem składu i
to na pewno miało ogromny wpływ na naszą dzisiejszą grę. I wiem, że to, że tyle ci piłkarze w tym stanie byli w stanie z siebie wykrzesać. Dlatego nie było w nich energii, tej wojskowej agresji. Nie mogli zdążyć na czas. Było tyle strat piłek. Natomiast ja wiem, że nawet w tym bardzo trudnym momencie i w tej dyspozycji, w jakiej znaleźli się zawodnicy, oni po prostu starali się na tyle, na ile pozwalały im siły. Jeśli chodzi o sytuację z 12 minuty i faul na Krzysztofie Mączyńskim, była to oczywista czerwona kartka, której niepodyktowanie zejście Krzyśka z boiska w dużej mierze zdeterminowało dalszy los spotkania. Musieliśmy szukać znowu nagłych zmian. Wcześniej już mieliśmy problemy z kontuzjowanymi obrońcami. Jak wiecie też, Mateusz Wieteska był poza kadrą w ostatnim meczu. I wiemy, że stać nas na dużo więcej. Wiemy, że stać nas na to, żeby poradzić sobie z tą sytuacją i wygrać to drugie spotkanie, ponieważ to była dopiero pierwsza połowa. Wiem, że mój zespół, moi zawodnicy są w stanie odrobić wynik. Wszyscy pamiętamy te magiczne mecze, kiedy drużyna odrabia straty. Tutaj trener wymienił ten mecz Liverpoolu z Milanem w finale Ligi Mistrzów, kiedy Liverpool był w stanie odrobić 3-bramkową różnicę, a następnie wygrać mecz. I ja szanuję drużynę Spartaka Trnawa, ale uważam, że jesteśmy dużo lepszym zespołem. Najpierw musimy sobie poradzić właśnie z tym wirusem, który nas dopadł, wykurować się na koronę, a następnie przygotować się do meczu ze Spartakiem Trnawa. Proszę, panie Robercie. Dobry wieczór. Robert Łoński, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, ja chciałem zapytać, dwa pytania mam. Po pierwsze, na jakiej podstawie pan uważa po tym, co Legia pokazała w meczu o Superpuchar i z Zagłębiem Lubin, że jest w stanie wygrać różnicą dwóch lub trzech goli w Trnawie? A po drugie, drugie pytanie, czy jest pan pewny i przekonany, że nadal będzie trenerem Legii w meczu rewanżowym? Dziękuję. The first question is, you said that you believe in your players, but we saw the game against Arka and against Zagłębie, so... Do you have any reasons to think that we can score in Trnava 3 or 4 goals? Yes, for sure, because in these games we create a lot of chances. We didn't score, but we create a lot of chances, and that this is clear. And many shots on the goal in these two games, what you... there are no even chances. You don't create chances. Today? Yes, but I coach. Said, I explained because. I clearly explained what was the reason. This is not alibi, but I know that we don't create today the chance because we cannot running, cannot without energy. We try change the system. We looking for something, and players try. For sure, players try because everybody dreamed to play in Champions League. Our players, first of all, and me together with my staff. We fight for this, and we didn't stop to fight for this. And I know that we didn't create a chance today. But in last two games, what you told about Arka and Zaglembie, for sure we had a lot of shooting and a lot of clearly chances for score, and we create during the combination. Mam takie podstawy, ponieważ różnica polega na tym, że w tym meczu rzeczywiście nie udało nam się stworzyć wielu sytuacji czy oddać wielu strzałów na bramkę, ale już wytłumaczyłem dlaczego. A w tym meczu o Super Puchar czy w meczu z Zagłębiem Lubin mieliśmy tych szans naprawdę mnóstwo. Problem był po prostu z naszą skutecznością. Nie potrafiliśmy tych szans przełożyć na zdobyte bramki, a dzisiaj mieliśmy zupełnie inny problem. Natomiast nie mogę powiedzieć, że moi piłkarze nie chcieli, czy że nie walczyli, bo wiem, że każdy z nich marzy o tym, żeby grać w Lidze Mistrzów. Równie dobrze mogę to powiedzieć o sobie, czy o moim sztabie, ale nie kończymy walczyć, bo mamy jeszcze drugi mecz. And there was second question. Do you think that you can leave Legia and to start to be a coach at the moment? I work in Legia. Like I said before, I have contract and I work like stay in Legia 100 years, but I know what is the football and what is the job of coach. I know what is this. This is not in my decision, but
I prepare myself every day like I stay here 100 years and work like this. Każdego dnia pracuję w Legii Warszawa, to jest odpowiedź na drugie pytanie. Każdego dnia pracuję w Legii Warszawa, przygotowuję się tak do swojej pracy, jakbym miał pracować w Legii przez 100 lat. I tak jest moje podejście. Natomiast wszyscy znamy tą charakterystykę roli trenera, wiem jaka jest piłka nożna i nie zawsze wszystko zależy od trenera, ale tak jak mówiłem, ja podchodzę do swoich obowiązków z takim zaangażowaniem, jakbym miał pracować w Legii Warszawa przez kolejne 100 lat. Proszę panie Piotrze, już ostatnie pytanie. Piotr Kamiński, Legionet, to ja zapytam o to, ilu piłkarzy cierpiało na tego wirusa i kto to był konkretnie? Can you say how many players? Were fighting against this virus during the night, and who was the... A lot of players, Carlitos, Antolic, so from the first, Kante, from the first Szymanski, Arek Malarz, from the staff also, people's, lot of players. Byli to piłkarze, którzy właśnie dzisiaj występowali. Tutaj trener wymienił między innymi Carlitosa, Sebastiana Szymańskiego, Jose Kante, Arka Malarza, Domago Jantolicia. And also if you have virus, some people don't feel nothing. For example me, but weakness, you know, what is virus? We don't know because what is the reason this virus, but we feel like this today. Everybody in locker room and in the staff was weak. Bo to też trwało jeszcze dzień wcześniej, więc można powiedzieć, że wszyscy inni również nie byli do końca wykurowani i każdy z nich można powiedzieć, że jeszcze odczuwał tę słabość. A jak ten odbiera ducha Adama Nawałki, który krąży nad stadionem, bo no, taka jest prawda, że ten nie ma wpływu na to, czy będzie dalej prowadził drużynę, ale... There is a lot of rumors about Nawałka. Can you comment it in some way? I commented before 2 minutes what I think about my job. I respect every coach, Nawalka too. What can I say about Nawalka? Powiedziałem już 2 minuty temu, odpowiedziałam na to pytanie i co myślę o trenerze i co myślę o swojej sytuacji w klubie. Jeśli chodzi o trenera Nawalkę, to ja szanuję każdego szkoleniowca. And I have very good relation with him from the moment when he was head coach of national team. We cooperate together good and that's it. Mam z nim bardzo dobre relacje jeszcze z czasów, kiedy był szkoleniowcem kadry narodowej. My dużo rozmawialiśmy, także naprawdę mogą im powiedzieć same dobre rzeczy i dobrze się znamy. Dziękujemy. Dobranoc.